Punkt drugi, rozpatrywanie spraw bieżących. Ja chciałbym przedstawić plan pracy Komisji Budżetu i Rynku Pracy na rok 2018. On obejmuje 3 kwartały, no bo potem już będą wybory, więc oczywiście trudno będzie cokolwiek realizować więcej. Natomiast myślę tak, w 1 kwartale informacja na temat modernizacji i przebudowy Chojnickiego Centrum Kultury wraz z oględzinami stanu zaawansowania prac. To żeśmy sobie obiecali, że będziemy tam monitorować sytuację realizacji tej inwestycji. Stan jest zamknięty, więc myślę, że spokojnie gdzieś tam albo jeszcze w styczniu, albo na początku lutego myślę, że wybierzemy się tam z komisją, aby to ocenić. I drugi punkt to jest informacja o stanie realizacji inwestycji miejskich. Tak jak żeśmy też to sobie zaplanowali, że raz na kwartał informacja powinna do nas spływać, zadaniowa i finansowa. I chcielibyśmy się temu przyglądać, jak te inwestycje są realizowane. Pytać się też o zagrożenia w kwestii finansowania, bo tych zadań, jak widzimy, jest dużo, tak? 55 milionów na inwestycje w roku 2018 to jest ogrom, tak? To jest no, 1/4, ponad 1/4 budżetu, więc myślę, że temu się trzeba przyglądać, żebyśmy no, nie stawali przed takimi sytuacjami, jak często się zdarzają, że wtedy, kiedy już praktycznie zbliża się termin oddania inwestycji do użytku, to się okazuje, że my jeszcze jesteśmy daleko w polu. Więc to jest na 1 kwartał. 2 kwartał. Tutaj zaplanowałem wyjście do jednej z naszych spółek, w której jeszcze nie byliśmy. Jest to ZGM. Także myślę, że ZGM nas będzie gościł i zapoznał nas z sytuacją spółki. Znaczy się, myślę, że już wówczas będziemy tu w nowej siedzibie. Tak, to jest na 2 kwartał, więc na spokojnie tutaj będziemy to uzgadniali. Myślę, to właśnie też dobrze, że przy zmianie siedziby od razu jakby no, będziemy w nowym miejscu się mogli spotkać i porozmawiać. Oczywiście punkt stały dotyczący 2 kwartału, czyli ocena wykonania budżetu za 2017 rok na podstawie sprawozdania burmistrza miasta. I tutaj to jest związane z absolutorium, które będziemy musieli podjąć w 2 kwartale. I oczywiście informacja o stanie realizacji inwestycji miejskich, zadaniowa i finansowa, którą też gdzieś tam pod koniec tego kwartału, myślę, będziemy realizować. I na 3 kwartał jest właściwie tylko jedna informacja o stanie realizacji inwestycji miejskich, zadaniowa i finansowa. Natomiast pozostałe sprawy, one będą wynikały z naszych bieżących działań i potrzeb, jakie w tym zakresie wystąpią. To myślę tyle i możemy, jeśli komisja by, członków komisji prosiłbym o zaakceptowanie, jeśli jest, będzie zgoda, to będziemy to realizować. Mm-hmm. Tak, jeśli nie usłyszę sprzeciwu, to rozumiem, że jest zgoda. Dziękuję bardzo. Chcę też poinformować, że jakby wrócił temat, pismo od pana Michała Andrzejczuka. Dotyczy to ulicy Widokowej. Kiedyś takie pismo było skierowane przez burmistrza do Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i Komisji Budżetu i Rynku Pracy w kwestii wykonania trwałego utwardzenia nawierzchni ulicy Widokowej. Od ulicy Młodzieżowej wykonania oświetlenia ulicznego oraz właściwego oznakowania znakami drogowymi od ulicy Młodzieżowej. Tutaj właśnie dyskutowałem z panem Markiem Boną przed komisją, ponieważ temat już był podjęty przez komisję komunalną i sprawa nie jest taka prosta, gdyż najpierw trzeba uzgodnić kwestie własnościowe tej ulicy, ponieważ okazuje się, że część budynków jest zbudowana w pasie drogowym. Tak, co też no, utrudnia prowadzenie jakichkolwiek prac, bo jak można zaplanować coś,
w miejscu, gdzie stoją jakieś tam obiekty. W związku z tym najpierw trzeba podjąć działania związane z ustaleniem stanu prawnego tego miejsca, natomiast potem ewentualnie dopiero można dyskutować nad innymi kwestiami związanymi z realizacją w tym zakresie, w jakim tutaj wnioskodawcy wnoszą. Dlatego też myślę, że jako Komisja Budżetu na dzisiaj nie mamy czym się zajmować, bo dopóki te kwestie nie zostaną wyjaśnione przez służby urzędu, no to o pieniądzach przecież nie możemy dyskutować. No, możemy się zgodzić, że są potrzebne jakieś pieniądze na kwestie geodezyjne, tak? Mapy, które trzeba by sporządzić. I oczywiście to jest konieczne i myślę, że służby miejskie takimi pieniędzmi dysponują i mogą to wykonać. Natomiast my będziemy się ewentualnie mogli zajmować jako komisja, my czy nasi następcy, w momencie, kiedy te wszystkie kwestie zostaną uregulowane. Może do tego? Proszę bardzo, pan Mariusz Grunka. Ponieważ no ja myślę, że jednak byłoby najgorsze, gdybyśmy po prostu odpowiedzieli temu panu w taki oto sposób, że są, że tak powiem, przeszkody natury formalnej i tyle. To znaczy mi się wydaje, że w takiej sytuacji jednak powinniśmy wystąpić do pana burmistrza o podjęcie działań w celu uregulowania tego. Bo wczorajszej także tutaj naszego jeszcze spotkania komisji wspólnej, tam komisji rewizyjnej, komunalnej, no wynikało, że jak dotychczas żadne działania w tym zakresie nie zostały podjęte. I teraz tak, odpowiemy temu panu, że są przeszkody natury formalnej i do widzenia. A może przy okazji, skoro on jakby wywołał sprawę, a my nas zdążyliśmy ustalić, bo taką informację otrzymaliśmy od pana dyrektora Rechowskiego, że rzeczywiście te kwestie własnościowe nie są rozstrzygnięte, to jakimś rodzajem reakcji z naszej strony powinien być wniosek do pana burmistrza, żeby w tej dziedzinie, skoro nie mamy, nikt nie miał wątpliwości co do tego, że te kwestie nie są uregulowane, żeby podjąć działania w celu uregulowania tych spraw. I wtedy ja myślę, że ten mieszkaniec dostanie jakąś taką informację, że wprawdzie komisja nie podejmuje żadnych tutaj decyzji o charakterze finansowym, nie próbuje niczego takiego uruchamiać, ale jednak nad samą sprawą się pochyliła. W przeciwnym razie to tak naprawdę oznacza to, że znów dalej nic nie będzie się działo z tą sprawą. Mogę? Proszę bardzo. Mariusz, słuchaj, masz rację. Tyle tylko, że ja bym się trochę cofnął pół roku temu. Była na ten temat mowa i powiedziano, że nie ma pieniędzy w tej chwili, żeby zrobić coś ze stanem prawnym, no bo tam trzeba operat kodezyjny zrobić, coś, jakąś opinię wydać i tak dalej. Będzie to na początku tego roku, tylko właśnie to, że się nie robi nic, to jest to jest nieszczęście, bo dzisiaj powinniśmy w budżecie mieć te 10 tysięcy złotych na tą robotę i on po prostu geodecie zleci. To jest żaden problem. I no ja nie wiem, czy może powinniśmy wyjść przed szereg, może masz rację, może powinniśmy wyjść przed szereg tutaj za zgodą pana przewodniczącego, skonstruować ten wniosek, bo komisja komunalna nie zrobiła tego wniosku. Powinniśmy może zrobić ten wniosek i jednak ja sądzę, że nawet, ja nie wiem, czy my możemy, to ty jesteś prawnikiem, ja nie. Czy możemy określić termin? Nie, no proszę, że w pierwszym kwartale ma być. Nie, moja propozycja jest taka, żeby tutaj w żadnym zakresie niczego nie narzucać. Od strony jakby tą całą techniczną zajmuje się urząd i niczego nie chciałbym tutaj narzucać, tylko ja patrzę to z punktu widzenia jakby rozpatrzenia pisma, które pojawiło się od człowieka. I teraz jeśli my zamkniemy sprawę tylko udzielając mu informacji, że no ustaliliśmy, że tam są właśnie te przeszkody natury formalnej i dalej nie idziemy, to jest najgorsza odpowiedź, bo jak człowiekowi się odpowie, że nie, bo nie mamy pieniędzy albo coś, to jest jakaś merytoryczna odpowiedź. A tak, to my się uchylamy, to oczywiście przyjemna sprawa, tylko wiemy, że to jest zjawisko, które tam się toczy rzeczywiście od lat. Bo myślę też, że z punktu widzenia jak gdyby odbioru tego od strony tych mieszkańców, to gdybyśmy uruchomili stosunkowo tani, bo mówisz tutaj o pewnej niewielkiej kwocie, pierwszy etap całości, to wszyscy ci mieszkańcy poczują, że miasto podejmuje pierwsze działania w tej sprawie. Ja już pomijam to, że skandalem jest to,
że część, że tak powiem, tych nieruchomości tak naprawdę formalnie usytuowane jest w drodze. No, więc no, widzimy, że to jest sprawa, która musi być uregulowana i wpływa na interesy prawne bardzo wielu osób. To nie jest kwestia indywidualna jednej tylko osoby, gdy myśmy moglibyśmy powiedzieć, że mamy teraz ważniejsze sprawy. Więc moja propozycja jest taka, żebyśmy przyjęli po prostu wniosek, tutaj upoważniając pana przewodniczącego, do wystąpienia do pana burmistrza, aby w tym roku podjąć ten temat. Natomiast podjąć działania ukierunkowane na uregulowanie stanu prawnego. Myślę, że to całego obrębu, bo ja przypominam sobie, że przecież to dotyczyło też garaży, które są tam usytuowane. Przecież to jest ten cały obręb i być może dzisiaj, kiedy ureguluje się stan prawny, będzie się planowało jakieś tam inwestycje, chociażby w postaci deszczówki, to one będą rzutowały również na te obiekty tych garaży, które tam są zlokalizowane, a które też nie mają tych kwestii uregulowane. Więc myślę, że warto podjąć działania rzeczywiście. I to na pewno nie jest niewielkiej kosztem urzędu. Natomiast a z kolei mieszkańcy będą usłyszą jakiś wyraźny sygnał, że pierwszy etap tego postępowania przez miasto został zauważony i podjęty. Dobrze, czyli rozumiem, że formułujemy wniosek do pana burmistrza o podjęcie, niezwłoczne podjęcie działań związanych z uregulowaniem stanu prawnego. Obiektów zlokalizowanych na działkach wokół ulicy Widokowej, tak? Być może garaży także, nie wiem. I okolic, tak, czyli całego tego obrębu, który jest od Zeczu do ulicy Młodzieżowej, aby w przyszłości można było podjąć działania związane z uregulowaniem inwestycji zabezpieczających zgodnie z wnioskami mieszkańców zgłoszonymi. Okej, to najpierw niech to ustala. Kto jest na tak sformułowanym wnioskiem? Dziękuję bardzo.